widząc was i widząc, jak wiele i wielu z was ma te biało-czerwone serca, które nosimy z taką narastającą dumą i z narastającą wiarą w zwycięstwo. Chcę powiedzieć, pozwólcie, taki skromny rym, który wpadł mi do głowy, kiedy jechałem do was i usłyszałem, że prezydent Duda z taką pewną nieśmiałością, ale jednak ogłosił datę wyborów 15 października. Ten rym jest prosty, tak jak proste jest nasze wspólne przesłanie. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Słuchajcie, dlaczego to są tak ważne wybory? Chyba tu wszyscy w Legionowie dobrze wiemy. Dzisiaj w ogóle jest też szczególny dzień i ja uważam, że to jest kolejny znak dany nam przez los. Że tego samego dnia wystarczyła nasza wola. Właściwie jeden filmik, jaki postanowiłem przed naszym spotkaniem udostępnić, mówiący o panu ministrze Niedzielskim. Wystarczyła ich świadomość, że tysiące z was będą dzisiaj tu w Legionowie, żeby oni poczuli się zmuszeni do odwołania tego szkodnika. To znaczy, że mamy siłę sprawczą jeszcze zanim doszło do wyborów. To znaczy, że boją się was, boją się prawdy. Boją się takiego autentycznego gniewu ludu. Pan minister Niedzielski pożegnał się ze stanowiskiem. Wiecie dlaczego? Bo stał się takim najbardziej czytelnym symbolem systemu, który PiS i prezes Kaczyński budują od wielu lat. Pan minister Niedzielski ujawnił publicznie, że człowiek, który miał odwagę przeciwstawić się jego propagandzie, miał odwagę przeciwstawić się jego fatalnym decyzjom, które doprowadziły do tego, że ludzie cierpiący nie mogą dostać leków, które koją ból. On ujawnił dane publiczne tego człowieka. On ujawnił, na co on bierze leki. Ktoś by pomyślał, że to jest jakiś incydent, a ja chciałbym, żebyśmy, a wzywam do tego od wielu, wielu miesięcy, żebyśmy wszyscy pomogli Polkom i Polakom otworzyć szeroko oczy na to, jaka jest ta władza. Minister Niedzielski, minister zdrowia, publicznie mówi, kto bierze jakie leki. Minister Czarnek bierze dane informujące, kto bierze i kiedy jakie szczepienia na uczelniach. Pamiętacie może te służby specjalne, które wtargnęły do gabinetu ginekologicznego i wzięły dokumentację kilkuset pacjentek. Dokumentację z prawie z 30 lat. Z najbardziej intymnymi tajemnicami życia osobistego. Pamiętamy tę prokuraturę, która ujawnia dane ludzi, którzy są ofiarami przemocy i czasami doprowadza to do tragedii. Tak, to mogą być nasze dzieci. Tak, to może być każda z was. Oni przygotowali też ustawy. Wiecie, że o tym było jakoś tak cicho, dziwnie. Dzięki którym ta władza może kontrolować, chciałaby kontrolować. Co robicie w domu? Z kim śpicie? Na co chorujecie? Co piszecie w swoich SMS-ach? Kontrolować wasze konta. Na co wydajecie pieniądze? Oni te wszystkie projekty i ustawy przynieśli do Sejmu. Oni robią takie rzeczy, że my już nie mamy czasu
Takie mam, wiecie, wrażenie, że Polki, Polacy nawet nie są w stanie nadążyć za tym potokiem, za tą lawiną decyzji, propozycji, prowokacji, których celem tak na końcu jest zniewolenie każdej z was i każdego z was. Te wybory są naprawdę o tym, czy będziemy wolni, czy będziemy niezależni, czy będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa we własnym życiu prywatnym i osobistym, czy też będziemy w ich garści. Czy to oni będą kontrolować, monitorować każdą minutę, każdą godzinę waszego życia, każdą waszą złotówkę. I wiecie, można powiedzieć, że opatrzność dała nam ducha i nadziei, skoro w dniu, w którym prezydent Duda ogłasza termin wyborów, oni są zmuszeni ze zwykłego strachu do takiej efektownej bardzo kapitulacji, jaką jest dymisja ministra Niedzielskiego. To jest dobry znak, ale jeśli będą dalej rządzić, to nie ma się z czego cieszyć. Bo zanim do was dojechałem, dowiedziałem się też, kto zastąpi pana ministra Niedzielskiego. I to jest pani Katarzyna Sójka. Ja w ogóle nic o niej nie wiem, poza jedną rzeczą. Ona w czerwcu, po tych tragediach w polskich szpitalach, po tych wypadkach śmiertelnych polskich kobiet, które zostały pozbawione opieki, bo Ziobry i Kaczyński mają jakąś obsesję na punkcie ciężarnych kobiet. To ona powiedziała w studiu telewizyjnym w czerwcu, no raptem wczoraj. Kobiety umierały, umierają i będą umierać. To jest ich program. To oni ją wyznaczyli na minister zdrowia. Jeśli zatem mówimy o tym, że te wybory są naprawdę ważne, takie fundamentalne, to nie dlatego, żeby, wiecie, budować jakieś emocje wyborcze, że wiadomo, kampania. Tu naprawdę chodzi o wasze, nasze życie, o te najważniejsze wartości, o bezpieczeństwo naszych dzieci, o bezpieczeństwo polskich kobiet, o nasze zdrowie. No wyobraźcie sobie, że my byśmy, tak jak oni dzisiaj się boją, tak jak oni dzisiaj powoli kapitulują, no bo chyba nie macie wątpliwości. Niedzielski dziś, a reszta w październiku. Do widzenia. Ale gdybyście wy się przestraszyli, to oni razem z Konfederacją, z pomysłem lepszy znachor od lekarza, za znachora ludzie zdrowi byli, średnia wieku przeżycia 42 lata. Wyobraźcie sobie ten duet u władzy i wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądało zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, kobiet, ojców, córek, dziadków, wszystkich bez wyjątku. Dlatego pomóżcie mi wlać w duszę, w serca wszystkich Polek i Polaków wiarę, siłę, przekonanie, że pójdziemy 15 października po to, żeby Polska już więcej nie oglądała tych twarzy, tych uśmiechów pełnych pogardy, tej nienawiści do ludzi, tego lekceważenia naszych praw. Udowodnimy coś, co widać gołym okiem, że w samym jądrze PiSu są ludzie, którzy celowo rozbrajali polskie możliwości obronne. Ale mamy też przede wszystkim kompletnych nieudaczników. Mamy parodię władzy. W dniu, w którym cała Polska widziała te helikoptery, tylko minister obrony narodowej nie widział tych helikopterów, w radio ostrzegano, że kolumny wojska będą przemieszczały się polskimi drogami, bo Błaszczak przygotowuje defiladę. Wszyscy kochamy defilady. Piękne święto. Wszyscy chcemy zobaczyć naprawdę naszą siłę, naszą gotowość, naszych żołnierzy, nasz sprzęt. Problem dzisiaj polega na tym, że oni skupiają się wyłącznie na tym, żeby włożyć zieloną koszulkę, przemalować samoloty, zrzucić winę na generałów
lekceważąc, ale to tak totalnie, nasze wspólne narodowe bezpieczeństwo. Będą kłamać wam każdego dnia od rana do wieczora. Nie dajcie sobie wmówić, szczególnie dziś w przeddzień wyborów i w przeddzień tego święta. Nie dajcie sobie wmówić to, co Kaczyński od lat stara się wmówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Nie wiem, czy to jest kłopot ze wzrokiem. I na koniec, ponieważ tak się umówiłem z niebem, znaczy z chmurami, nie. Nie mam aż takich znajomości, ale mówię o pogodzie, że jakby zaczęło padać, to będziemy powoli kończyć, bo wiecie, bo mi zależy na ludziach. Ja nie chcę nikogo narażać na ten deszcz. Ale chcę wam powiedzieć, że no, kiedy Kaczyński zaczął mówić o tych grzybach, no okej, no można się pośmiać. Nie? No mnie też trochę tak powiedziałem, gdzieś tam opublikowałem nawet taki wpis, że, bo naprawdę trochę się nieswojo czuję, no bo wzywam go od lat do debaty, tak? No wydaje się to normalne. On jest szefem partii rządzącej, ja jestem liderem partii opozycyjnej, zaraz są wybory, znamy się od 30, nie wiem, 40 lat. No chłopie, usiądź i gadaj ze mną, jak ma wyglądać przyszłość Polski. On woli o tych grzybach opowiadać. Ale wiecie co? W jakim sensie oni tak kłamiąc gdzieś tam na końcu mówią prawdę o sobie. On chciał postraszyć, no trzeba mieć coś rzeczywiście w głowie dziwnego, żeby straszyć tym, że mocarstwa zachodnie myślą o tym, jak zabrać nam grzyby. Coś tam nie jest w porządku moim zdaniem. Ale na końcu jest gdzieś ukryta prawda. Wiecie, nie będzie lasów, nie będzie grzybów. Znacie ich obsesję niemiecką. No wiecie, co tam wam będę mówił. Jak ktoś jest ryży, widzę tam ryżego w peruce, widzę ryżą. To wszystko rozumiem. A w ogóle taka propos, zanim skończę z tymi grzybami. Wiecie, o jest ryża, ta gruda, tak. Widziałem napis, jestem ryża, tak. Wiecie co, że od kilkunastu... O, jest ruda. Wiecie, że od kilkunastu dni, dosłownie w jednej chwili, w Polsce jest więcej rudych od tego momentu niż w Irlandii. Ojej, o, zobaczcie. No. Ja też zawsze to mówiłem. Wiecie, jak się jest Polakiem, wierzącym, niewierzącym, ale jak się wierzącym Polakiem, to szczególnie mocno. Musi nam doskwierać to, że oni też w codziennym tym swoim politycznym łajdactwie przecież tak naprawdę gwałcą większość Bożych przykazań. To nie, naprawdę, to nie są puste słowa. Oni naprawdę już zapomnieli, że gdzieś tam tysiące lat temu ktoś napisał w kamieniu, nie kradnij. Zobaczycie 15 października, większość Polek i Polaków, to biało-czerwone serce będzie miało tutaj w dniu głosowania po to, żeby października 15 pogonić Kaczyńskiego. Zwyciężymy! Zwyciężymy!